odchodzimy od debaty. Debaty, która jest zatytułowana Wolność, Równość, Wyobraźnia, Inna Rzeczpospolita jest możliwa. Ta debata jest już główny współorganizator Państwo znali, to jest Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej, Miasto Lublin, Tygodnik Polityka, także Teatr Powszechny w Warszawie, bo ta debata jest również jedną z debat przygotowujących Forum Przyszłości Kultury, które się odbędzie w Warszawie 18-19 listopada, debatą ostatnią, dziesiątą, podsumowującą cały cykl rozmów, które prowadziliśmy o przyszłości kultury w całej Polsce. I tu chcę właśnie podsumować i porozmawiać o problemie, który bardzo mocno wybrzmiał w zeszłym roku na Kongresie Kultury w Warszawie, który pokazał z jednej strony niezwykłą energię i potencjał tego, co się w polskiej kulturze dzieje, nie tylko w metropoliach, ale również w mniejszych ośrodkach, ale też jeden zasadniczy problem, zobaczymy, to o tym będziemy rozmawiać, ale jedno wyzwanie na pewno, które profesor Przemysław Czapliński podsumował takim wyzwaniem Królestwo za narrację. Znaczy, okazało się, że na tym kongresie, na którym przyminęło się kilka tysięcy osób, nie sposób byłoby pracować jakiegoś takiego zbiorowego podmiotu, nie było wspólnego my. Każda próba mówienia językiem takim wspólnym, jakimś jakiegoś wspólnego interesu. Tak działa. Kończyła się sporem, czym imieniu ktoś mówi. I teraz właśnie pytanie, czy to jest jakaś choroba naszej demokracji, że nie mamy wspólnego języka do mówienia o Republice, o Rzeczypospolitej, w taki sposób, chociażby jak Francuzi potrafią mówić, wymieniając wartości Republiki, mimo że temperatura sporu politycznego we Francji jest niezwykle wysoka i kiedy dochodzi do konfliktów, one potrafią być bardzo, bardzo intensywne. No to u nas właśnie okazało się, że brakuje nam takiej możliwości, czy przynajmniej na tym kongresie nie byliśmy w stanie takiej wyobraźni uruchomić. Rok minął, właśnie te debaty, które prowadziły się w Polsce, między innymi miały posłużyć poszukiwaniu tych punktów węzłowych, wartości. Też zaprosiliśmy wielu myślicieli, pisarzy do podzielenia się swoimi refleksjami. Te ich teksty już zaczęły być publikowane, między innymi Jacek Dukaj w ostatniej świątecznej napisał taki wizjonerski test o przyszłości kultury w dobie sztucznej inteligencji, także bardzo szeroko szukamy inspiracji. I dzisiaj chcemy też właśnie o tym porozmawiać w gronie, które już będę, żeby było może sprawiedliwie, to po prostu kategorię w kolejności alfabetycznej. Będę zapraszał naszych panelistów i panią profesor Hoffman, już nie muszę wstać, dziekan Wydziału Politologii, zapraszam panią profesor. Pani Henryka Strojnowska, tak, pani Henryka Strojnowska, przepraszam. Tu reprezentuje Kongres Kobiet, bardzo proszę, ale też znana państwu w Lublinie. Pan profesor Jan Sowa, filozof, socjolog, od którego ten tytuł pożyczyłem, a przynajmniej jego drugą część, Inna Rzeczpospolita jest możliwa, bo pod takim tytułem opublikował kilka lat temu książkę i właśnie ona mnie inspirowała, ale też pozwoliłem sobie w związku z tym poprosić, by wziął udział w tej dyskusji. Pani Klaudia Warysza-Klubaś, edukacja antydyskryminacyjna, zapraszam. I pan prezydent Krzysztof Żuk. Bardzo proszę, panie prezydencie. I jeszcze ja sobie krzesełko tylko dostawię. No. Nie, to już. O, dziękuję bardzo. Ja już usiądę w tej chwili. To już druga debata Pawła Daszyńskiego, właśnie zorganizowana 7 listopada, rocznica w zeszłym roku. Rozmawialiśmy pod hasłem Niepodległość jest kobietą. Zwracaliśmy uwagę właśnie na ten emancypacyjny moment związany z 18 rokiem, z rządem Ignacego Daszyńskiego. Dzisiaj mniej będziemy odwoływać się do historii, bardziej spojrzymy w przyszłość. Ale po to, żeby popatrzeć na przyszłość, czyli pomyśleć o tym, na ile właśnie
szansą na wyjście z impasu, jakim się znaleźliśmy, o którym też mówił pan prezydent chociażby, prawda? Tego poczucia jakiejś porażki, prawda? Że pewna wizja, która jeszcze, przynajmniej przez znaczną część społeczeństwa była dzielona, dzisiaj się rozsypuje i pytanie, czy kontrwizja, która przynajmniej w sensie politycznym zyskała poparcie, jest rzeczywiście dobrym pomysłem na przyszłość, na ile po prostu nie jest potrzebna jakiś projekt taki, który by pozwolił nam wszystkim być razem, mimo różnic, które nas dzielą, różnic naturalnych, które zawsze były cechą też naszego społeczeństwa, naszej kultury, podział, ostry podział polityczny na dwie Polski, bo to pojęcie dwóch Polsk pojawiło się przecież jeszcze w trakcie w okolicach pierwszego rozbioru, wtedy Gowica, Konfederacja Polska, potem Insurekcja Kościuszkowska, wtedy to napięcie i zasadnicza jakaś różnica polityczna się utworzyła i ona przecież odtwarzała się rok 18, wcześniej 1905 w zasadzie. To był ten moment znowu definiowania, kto przejmie władzę nad rządem dusz, nad ludem polskim, prawda, tworząc w jaki sposób ukonstytuuje się naród, wokół jakich wartości. Walka była przecież brutalna. 1905 rok to była też bratobójcza walka, już nie będziemy, która nie jest najróżniejszym elementem, przynajmniej jeśli chodzi o część sił politycznych, które wtedy występowały przeciwko powstańcom łódzkim, czy właśnie rewolucjonistom 1905 roku. Po 18 roku śmierć Gabriela Narutowicza znowu ten podział utrwaliła i miejmy nadzieję, że ten wzór nie powtarza się dzisiaj, tylko właśnie mamy szansę jeszcze wymyślić sposób opowiadania, który naturalny konflikt i podział pozwoli nam zamienić na wizję włączającą Rzeczpospolitej właśnie jako całości, ale być może musi to być zupełnie inna opowieść uruchamiająca nie tyle skrypty z historii, co wyobraźnię pozwalającą nam zmierzyć się i budować tę wizję naszą w korespondencji z najważniejszymi wyzwaniami, nie tylko lokalnymi, ale wyzwaniami, z którymi mierzy się świat. Chociażby wczoraj przecież rozpoczął się kolejny szczyt klimatyczny w Bonn, który odbywa się w bardzo dramatycznych warunkach, bo wiemy już, że żadne z celów porozumienia paryskiego z 2015 roku nie zostanie utrzymane, że temperatura atmosfery najprawdopodobniej osiągnie 3 stopnie, co oznacza niezwykle przejmujące wyzwanie. Pamiętam, co się stało w Borach Tucholskich w te wakacje, a to jest tylko przygrywka. No i to są wyzwania, które też w tej narracji muszą się znaleźć. To nie może być tylko zabawa z symbolami, która spowoduje, że będziemy czuć się w naszej chacie z kraja dobrze, tylko że będzie to nasza chata częścią systemu odpowiedzialności za stan spraw całego świata. No i tak jak wspomniałem, tytuł, ten hasło Inna Rzeczpospolita jest możliwa, zaczerpnąłem od inspirując się książką Jana Sowy i dlatego też chciałbym poprosić Jana Sowę o pierwszy głos, o to, żeby nas tutaj rozgrzał do tej dyskusji, wskazując, jakie właśnie, po pierwsze, czy w ogóle jeszcze uważasz, że jest możliwe jakby zbudowanie jakiejś takiej narracji, która by była włączająca dla wszystkich, czy być może już jesteśmy w jakimś innym momencie, być może inny poziom w ogóle szukania opowieści, nie narodowy, a może właśnie miejski, a może globalny, nie wiem, to powiedz, co myślisz. To jest bardzo symptomatyczne, moim zdaniem, że z trzech słów, które są w temacie naszej debaty, wolność, równość, wyobraźnia, tylko łączy wolność, pojawia się w kontekście tej prezentacji, jakby w kontekście obchodów niepodległości. Można powiedzieć, jakby naturalna niepodległość, wolność oczywiście. Natomiast kontekst bieżącego sporu politycznego, w którym wolność stała się pustym, znaczącym symbolem reprezentującym opór wobec dobrej zmiany, wobec tego, co się w Polsce dzieje, jest tutaj dla mnie również jasny. Natomiast moim zdaniem jest to strategia skazana na niepowodzenie. Właśnie z tego powodu, że nie uwzględnia drugiego słowa z tych trzech, mianowicie równości. To jest w ogóle coś, co nie padło, czyli na prawa kobiet. I to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób prawa kobiet i sprawa kobiet została nagle przez środowiska medialne włączona do głównego walki o wolność. W czasach, kiedy liberałowie rządzili przez
8 lat, można powiedzieć, żeby sprawa w ogóle była rzeczywiście na tapecie, żeby była sztywa jakiejś, nie wiem, legislacji, interesie kobiet, żeby kwestia na przykład dopuszczalności aborcji została poruszona. Polskiego nie było. Teraz, kiedy widać, że to jest dobre narzędzie walki z władzą, to mówię się liberałowie, przypomnij sobie, że są liberałami. No, by później nie się wcale. Problem z równością, znaczy problem równości i wolności są ściśle powiązane. Wolność jest pewną dyspozycją do robienia pewnych rzeczy, które można robić wtedy, kiedy ma się do tego środki. To jest można powiedzieć, klasyczny przykład cnoty, wartości, normy, która tylko i wyłącznie ma sens, jeżeli jest realna i formalna. Tak? Czyli nie jest tak, że wszyscy teoretycznie możemy, ale jednych stać, a innych nie stać. W kontekście, w związku z tą dyskusją polityczną, ostatnią walką polityczną właściwie, podnosi się kwestie Unii Europejskiej, członkostwa Polski w Unii Europejskiej, strefy Schengen i tak dalej, że polityka PiS-u to wszystko niszczy. Czy ludzie sobie nie zdają sprawy z tego? Proszę Państwa, po to, żeby skorzystać ze strefy Schengen, trzeba mieć środki na to, żeby się po niej przemieszczać. Ludzie, którzy są zamknięci z różnych powodów w swojej lokalności, gdzieś na ścianie wschodniej, no, jest czymś naiwnym, ale moim zdaniem niedobrym, domagać się czy oczekiwać, że oni będą doceniali taką wartość, taką możliwość, że bez granic mogą się przemieścić do Lizbony, że ich nie stać zobowiązane na to, żeby dojechać do Warszawy. A takich ludzi niestety w Polsce jest pomimo wymaganego sukcesu. Nie wiem, jeżeli Państwo znacie statystyki GUS-u, w ciągu 8 lat rządu Platformy Obywatelskiej w Polsce przybyło 500 000 ludzi, którzy znaleźli się poniżej granicy ubóstwa. To nie jest żadna lewicowa propaganda, to są dane GUS-u. Jednocześnie potroiła się liczba osób w najwyższym progu podatkowym. Więc jakby widzimy, w stronę jakiego społeczeństwa zmierzamy. Więc to nie ma wolności bez równości. Moim zdaniem rozgrywanie jednego przeciwko drugiemu to jest bezsensowna taka strategia neoliberałów właściwie, że po to, żeby być, musi utrzymać, musi zrezygnować z równości, po to, żeby była być wolność. Sprowadza się to wolności do wyzysku zasadniczo, co można robić. Więc te dwie rzeczy, moim zdaniem, jeżeli chcemy mówić o wolności, to musi być równość, jeśli nie będzie równości, nie będzie również solidarnego poparcia do tej wolności. I to jest problem właśnie, na którym się wywróciła III Rzeczpospolita, że zbyt dużo obszar społeczeństwa nie czuły się częścią tego projektu, czuły się wykluczone z różnych powodów, materialnych bądź symbolicznych. Oczywiście Państwo nie myśleli, że jestem takim jakimś głupim ekonomistą, że tylko pieniądze i kwestie materialne, nie. Również kwestie symboliczne, poziom symbolicznych, kapitały, to jest w XX wieku socjologii się dokonało, kapitały mają różne formy, jest kapitał materialny, jest kapitał kulturowy, symboliczny, społeczny i tak dalej. Ludzie, którzy byli wykluczeni z najróżniejszych form kapitału, po prostu pokazali się tylko palec temu projektowi. Tak mówiąc krótko, to wyglądało. Teraz ja też również, żeby nie będę długo mówił, bo jest to tutaj piątka, nie zgadzam się również z tą narracją, którą prezydent Żuk przedstawił, że w latach 90. mieliśmy taką wspaniałą zgodę i to wszystko się rozsypało. W 1990 roku na stanie Tymińskiego głosowało 23% wyborców w wyborach prezydenckich, więcej niż na Mazowieckiego. Nie wiem, czy Państwo, część z Państwa do niego nie pamiętacie, bo przyjrzycie się w historii, to o tym wiecie. To była sytuacja, oczywiście tu była wojska KRD, nasz kraj. Człowiek niedoświadczony, wypowiadający się nieskładnie, oprawiający głównie z teoriami spiskowymi, ale posiadający swój doktora. Nie wiem, czy Państwo wiecie, Czajma, aktówka, walizka, teczka, z którą cały czas tym jest chodzi, to było pierwsze wykorzystanie marketingu politycznego w Polsce. Tak ktoś wygrał z jakby naszą Hillary Clinton, tak? Tadeuszem Mazowieckim, osobą doświadczoną, przygotowaną, z historią walki opozycyjnej, intelektualistą i tak dalej. Ci ludzie, w 91 roku pojawia się samobron. Ci ludzie zawsze w Polsce byli. Tyle tylko, że to jest bardzo skomplikowana sprawa, na skutek tego, jaka była historia społeczna, kulturowa naszego kraju. Ci ludzie nie mieli żadnych sposobów artykulacji swoich interesów. Poza właśnie takim jak kopanie stoi po stronie Chińskiego, LDP-a, wysypywanie płodów rolnych na tego, żeby je zablokować itd. itd. To, co się zmieniło w 2015 roku, to jest to, że na skutek różnych bardzo trudnych procesów, nie chcę w to wchodzić, nie ma na to czasu, ci ludzie znaleźli sposób na wyraz swojego, znaleźli wyraz dla swojego niezadowolenia i to jest właśnie ten rezultat wyborów, jaki mamy. Więc wydaje mi się, że tutaj te same obiekcje można mieć w odniesieniu do II Rzeczypospolitej. Kwestia, która nie rozwiązano w czasie tych 20 lat, to była na przykład kwestia reformy rolnej. I to dopiero załatwił PKWN. Niedaleko zresztą tutaj w Chełmie został ogłoszony ten manifest, niedaleko Lublina. Gdyby, i znowu, legitymizacja jaką ma PRL, wynika w dużej mierze z błędów II Rzeczypospolitej. Gdyby II Rzeczypospolitej
się powołać na to, nie było tak wielkie, jakie było. Po raz kolejny jakby te projekty wolnościowe wywracają się na swoich własnych ślepych plakach, tym, czego nie widzą przede wszystkim w kwestii równości. Dlatego moim zdaniem, jeżeli jakaś, czy jeszcze jedna Rzeczpospolita jest możliwa, jak najbardziej pisałbym książkę pod takim tytułem, ale to musi być Rzeczpospolita opierana na równości. Mówienie cały czas powtarzanie wolność, to nas do niczego nie doprowadzi. Zresztą, jeśli Państwo widzicie wskaźniki, jakie są poparcia dla rządzącej ekipy, po dwóch latach nieustannego najeżdżania, jak bardzo zabierają się wolność, jest 10% wyższy wynik niż w wyborach, tak? Więc jak widać, no, szaleństwo, oczywiście się na widzę to zdanie, szaleństwo to jest powtarzanie tej samej procedury, czego można doprowadzić do fiaska. Więc moim zdaniem dalej powtarzanie w kółko słowa wolność, to jest szaleństwo sytuacji politycznej. Dziękuję. Mamy ustawiony punkt wyjścia do dalszej dyskusji. Pani profesor, jeżeli można, jeśli pierwsze pytanie, pozostawiam to pytanie, od którego zacząłem, ale oczywiście z prośbą też przenoszenia się albo kontynuującego, albo polemicznego do poprzednich. Jaki zespół, jaki zbiór wartości należałoby stworzyć, o jakim zbiorze wartości należałoby mówić, aby ponownie zjednoczyć Polaków. Ten problem, o którym dzisiaj mówimy, problem Polski, rozwarstwienia, braku głosu dla wykluczonych, nie może być wyabstrahowany od problemu globalnego. To jest problem ogólnie świata, czyli nie tylko w dyskursie publicznym w Polsce i nie tylko z samozadowolenia władzy po 1989 roku wynika stan polityki obecny, czyli właśnie ten podział Polski i to ten wyrazisty głos ludzi, którzy do tej pory głosu zabrać nie mogli. To jest problem ogólnoświatowy. Z czego on wynika? Jakie jest podłoże tego problemu? Spróbujmy to zdiagnozować. Gdzie i w którym momencie zabrakło zbioru jedności, zbioru wartości, który jednoczy ludzi. To jest też problem o to, czy są autorytety integralne, autorytety ponad podziałami, których opinia, wypowiedzi, których głos może być i jest akceptowany przez różne środowiska. Czy to jest utopia, iluzja, mówienie o takich autorytetach, czy my możemy do tych autorytetów się odnosić. Nie dalej jak rok temu mieliśmy w Lublinie spotkanie wokół idei Parlamentu Niewidzialnych czy Niewidocznych Pierre'a Rosawalon, który przywracał właśnie poprzez swoje broszury głos niewidoczny tym, którzy we Francji nie zabierali głosu. Czy w Polsce jest szansa, żeby taki parlament niewidocznych czy niewidzialnych stworzyć? Czy Partia Prawo i Sprawiedliwość stworzyła taki parlament? Czy stworzyła taki forum płaszczyznę? Chyba tak. Jakie są zaniedbania po naszej stronie? Od 1989 roku w sferze kultury pojawiały się wątpliwości, pojawiały się pytania o to, czy powstało dzieło formatywne, takie, które zbiera doświadczenia pokolenia po transformacji ustrojowej, które daje odpowiedź albo obrazuje problem niedoszacowania kosztów społecznych transformacji. Możemy powiedzieć, że na początku XXI wieku albo w tej pierwszej dekadzie XXI wieku takie dzieła już powstają, ale w Polsce i w Europie Wschodniej wskutek wytarcia terminu literatury zaangażowanej, filmu zaangażowanego nie było takiego dzieła literackiego, nie było filmu, teatru, spektaklu, który by mówił o tym, co stało się z ludźmi, nie z własnej woli wykluczonymi, z ludźmi, którym odebrano głos. W takim razie, czy jest jeszcze pora na to, żeby takie dzieło formatywne, jak w 1920-lecia przedwiośni, potem Kotwin i Diament powstało, czy jest takie dzieło, czy jest szansa na stworzenie takiej przestrzeni, w której by zabrzmiał głos ludzi, których do tej pory wykluczano. Ja przypomnę taką okoliczność, że dla zobrazowania procesu przemian graficznego kapitalizmu początku w Polsce zachwytu też wolnością. Przytaczano powieść Larka Prusa jako ilustracja przemian w Polsce po 1989 roku z założeniem, że efekty modernizacyjne opisane
przez pozytywistów, w tym przez Prusa, są inne niż oczekiwano. I my dzisiaj mamy też skutek taki, że efekty modernizacyjne, które zakładaliśmy, są inne lub częściowo inne, na pewno inne w sferze społecznej niż zakładaliśmy. Dla mnie kluczowym pytaniem, drugim już, czyli po tym zbiorze wartości, jest pytanie takie, nie tyle narracja republikańska, ile wskrzeszenie wigoru obywatelskiego i podtrzymanie energii społecznej, która by umożliwiła wspólne działanie dla dobra Rzeczpospolitej. I też można zapytać, czy to są idee, czy to są rządy, czy to są utopie. Ale popatrzmy, że przywrócenie romantycznego paradygmatu Bóg, honor, ojczyzna, który wydawało się, że jest zupełnie podżywany, i poszukiwanie w sferze emocji, właśnie w tej sferze takich ideałów, porządkowania wartości, przyniosło znakomite rezultaty w konsolidacji sił prawicowych czy sił konserwatywnych. Więc te dwa aspekty, właśnie wigoru obywatelskiego, zbioru wartości, który by ten wigor wyzwolił i umożliwił wspólne działanie. To jest dla mnie pytanie o wyobraźnię, jak będzie wyglądał, o wyobraźnię w kontekście Rzeczpospolitej, innej Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Potem jeszcze w drugiej rundzie będziemy próbowali w tym razie bardziej w przyszłości ten zbiór poszukiwać, właśnie tę wyobraźnię uruchomić, ale dziękuję. Na razie jesteśmy w fazie diagnozy, to diagnozujmy dalej, bo jeżeli mogę panią Gersoniowską poprosić. Tutaj punkt widzenia pani, ale też no, przedstawiłem panią jako przedstawicielkę Kongresu Kobiet, więc też ta perspektywa właśnie byłaby bardzo ciekawa. W tym tytule, który tutaj pan redaktor zaproponował do naszej dzisiejszej dyskusji, najbardziej mnie jakby poruszyła ta wyobraźnia. Dlatego, że ona z jednej strony daje jakieś pole do twórczości, do myślenia o czymś nowym, z drugiej strony no, kojarzy mi się bardzo przyjemnie, tak? Wyobrażamy sobie coś, czyli jesteśmy sprawczy, twórczy. Jak my sobie możemy wyobrazić tą Polskę? Jakby może trochę w oderwaniu od tej rzeczywistości, którą dzisiaj mamy. I zanim powiem, jak sobie jakby próbowałam wyobrazić, to oczywiście nie można uciec od postawienia jakby diagnozy. Dla mnie ostatni taki chyba ważny artykuł był, czy w każdym razie spowodował moje myślenie, to był artykuł pana Jakuba Majmurka, który odnosił się do czytania Narodowego Wesela. I tam było takie sformułowanie, że właściwie zostajemy po raz kolejny w ciągu ostatnich tych dwóch lat wpuszczeni w ten taniec chocholi, i zostaje nam narzucona pewna symbolika, która bardzo nam odpowiada, bo porusza nasze stare emocje, właśnie takie polskie emocje. Tylko jest pytanie, do czego czy w ogóle jesteśmy w stanie właśnie tylko tańczyć ten taniec chocholi, czy jesteśmy w stanie zobaczyć te widma, które są w tym tańcu i się z nimi zmierzyć i w końcu przerwać ten taniec. I dla mnie to było coś takiego, co pomyślałam, że tu jest to postawienie diagnozy. Czym są te widma? Czym są te widma i czy rzeczywiście, jeżeli byśmy się zgodzili, że powinniśmy pewne tematy jednak przepracować w rozmowie, nazwijmy to nawet rozmowie narodowej, ale w rozmowie, która nie jest kłótnią, nie jest tylko obroną własnych stanowisk, ale taką bolesną rozmową, którą z wykształcenia jestem psychologiem, psycholog by powiedział, że jak taka rozmowa odbędzie się solidnie, to później powinna być, chyba że nie jest wskazana, ale wydaje mi się, że u nas w Polsce byłaby wskazana może jakaś terapia, jakiś rodzaj terapii, a po tej terapii dopiero jesteśmy zdolni przejść na następny etap, czyli na ten etap, który ja bym powiedziała, właśnie związany z wyobraźnią, jak ta Polska dalej ma wyglądać. I myślę, że być może właśnie ta trudność, którą tutaj pan profesor pokazał, ta trudność, że stale się rozwijamy w jakimś tam momencie
i nie możemy pójść dalej, bo nie widzimy wszystkiego, bo popełniamy jakieś błędy, to jednak jest dużo głębsza i poważniejsza i nie wystarczy tylko mieć tą wyobraźnię i jakąś wizję, ale być może naprawdę jest nam potrzebny ten okres taki terapeutyczny, ale w tym momencie uważam, że to jest bardzo trudny moment, żeby w ogóle, czy jest w ogóle możliwe przeprowadzenie takiej terapii. Ja odnosząc się jako z kolei przedstawicielka właśnie Kongresu Kobiet, to bym powiedziała, że moja wyobraźnia, i zacznę tylko w tym momencie, to by była taka, że wyobrażam sobie, że może być w przyszłości Rzeczpospolita obojga płci. Dziękuję na razie. Dziękuję bardzo. Panią Klaudię Warszak-Lubaś się będę prosił o dołączenie ze swoim spojrzeniem na to pierwsze pytanie, to złączenie się już do poprzednich głosów. Ja bym się bardzo chciała do tej równości odnieść. Tak naprawdę ja prowadzę warsztaty antydyskryminacyjne głównie w szkołach, ale też dla grup aktywistycznych. I żeby mówić o tej równości i o tej wyobraźni, bym chciała zacząć o marzeniach. I to są zarówno moje marzenia, ale również marzenia młodzieży. I nawet mam przygotowane tutaj te marzenia na karteczce. To są marzenia młodzieży, która brała udział w projekcie Amnesty International pod tytułem Szkoła przyjazna prawom człowieka. I to były takie zwyczajne rzeczy, które mnie bardzo poruszyły. Chciałabym, żeby w naszej szkole wygląd nie był taki ważny. Koleżanki i koledzy nam pomagali. Dobre relacje były równie ważne jak nauka. Żeby dorośli słuchali nas i wierzyli w nas. Więc zobaczmy, co jest tak naprawdę ważne dla tej młodzieży. Może najpierw zapytajmy młodzieży, czego oni chcą, czego potrzebują, bo tak naprawdę oni będą niedługo też chodzili na wybory, będą głosowali i też dajmy im taki głos, żeby dowiedzieć się, czego potrzebują. Dziękuję za to ukonkretnienie poprzez odwołanie właśnie do głosu osób, z którymi Pani miała okazję pracować. Także to zapamiętajmy, zasadnie drugie rundzie wracać, właśnie konkretniając też naszą dyskusję. Panie Prezydencie, no tutaj też dostał Pan dodatkowe zadanie też zmierzenia się z pewną krytyką ze strony osoby pewnego pojęcia, wokół którego konstruowana jest dyskusja, na ile ono wynika to jeszcze z niepewności programu, na ile właśnie zrozumienia samego, no, prośba o odniesienie się do tego. O czegoś innego. Kto z Państwa jest aktywny w Centrum Wolontariatu czy organizacja pozarządowa? Jeśli można prosić o podniesienie ręki. Zdecydowana mniejszość. Myślę, że tak samo jest w całej naszej społeczności. Jeśli z jednej strony mówimy o wolności, to i praniu również pewnej współodpowiedzialności za kreowanie tej wolności w naszym przynajmniej środowisku, w którym działamy, no to wymaga nowej aktywności. Społeczeństwo jest nieaktywne z jakiego powodu? Tu można wyliczać mnóstwo przesłanek tego, ale to jest właśnie chyba klucz do tego, żebyśmy na tę wolność potrafili spojrzeć trochę inaczej. Bo my patrzymy w wymiarze historycznym, to jest oczywiste, ale jeśli ja Państwu powiem, że mój patriotyzm, czy moje myślenie o niepodległości jest ukształtowane tak jak w tym momencie stulecia międzywojennego, na tych kurhanach, wodniwach, owsianych po powstaniu styczniowym, to to Państwu w większości przypadków nic nie powie. Wy nie jesteście emocjonalnie związani z takim patrzeniem. Ja nie chcę Was obrazić, tylko mówię, że macie inną narrację, bardziej współczesną. Dla Was punktem odniesienia będzie być może to, co się stało po stanie wojennym. To, co się stało na przełomie lat 80. i 90. Różne pokolenia mają różną emocjonalność w podejściu do tego słowa. I tu akurat z Panem polemizowałbym, choć nie chcę tak naprawdę, bo generalnie należy się zgodzić, że te rozwarstwienie społeczne nie może być duże. Trzeba eliminować wykluczenia społeczne, czy zagrożenie wykluczenia społeczne, czy popełniono różne błędy, ale też pamiętajcie Państwo punkt wyjścia z zbankrutowanego systemu ekonomicznego w końcu lat 80., bo gospodarka socjalistyczna zbankrutowała. Jeśli dzisiaj nie dopuszczacie do siebie myśli, że może być pusto w sklepach, to jest właśnie jakby świadectwo, daleko odeszliśmy od tamtego zbankrutowanego systemu. Jasne, że byt kształtuje świadomość. W
tamtym momencie ważne było to, że polska transformacja była niezwykle kosztowna społecznie. I te 20% głosowania na Tymińskiego wynikało generalnie właśnie z tego, między innymi z tego. Brakowało programów ochrony socjalnej. Sam Jacek Kuroń, przy całej sympatii do niego, który w telewizorze miał właściwie audycję ku potrzebieniu serc, były niewystarczające. Ta polityka socjalna czy polityka społeczna rodziła się w trakcie i oczywiście również tych narzędzi, które mamy dzisiaj, nie było, bo nie było dostępu ani do środków przedakcesyjnych, ani funduszy europejskich. Trzeba pewno krytycznie oceniać ten okres kilku pierwszych lat, bo cena społeczna była duża, ale też na tym był oparty program rozpoczynający się walce z rolniczym i jego tutaj założenia, a później kontynuowane przez poszczególne rządy, budowania, odbudowywania gospodarki, odbudowywania stabilności systemu finansowego państwa. Dzisiaj możemy powiedzieć tak, spoglądamy na ten wolność jako dobro, do którego przyzwyczailiśmy, które traktujemy jako rzecz oczywistą, tak jak oddychamy powietrze. Otóż nie, bo nagle się każdy z was może poczuć się komfortowo. I to niekoniecznie w kontekście tej dobrej zmiany, czy polityki, którą obecna ekipa nam serwuje, czy dla niektórych to, co było poprzednie, byłoby czymś podobnym, jak obecnie część społeczeństwa proszę. Problem jest, nie wiem jak to nazwać, czy nie wiem jak to zdefiniować, w braku umiejętności poszukiwania porozumienia. My chcemy sytuacji zawiadunkowej, albo to, albo to. Otóż nie, w życiu rzadko kiedy tego typu sytuacje są dobrym rozwiązaniem, czy też mogą być korzystne. Zawsze jest potrzebny jakiś kompromis. Ten kompromis również w wymiarze politycznym, również w wymiarze tej dobrej zmiany. Nikt nie kwestionuje programu socjalnego, który obecna ekipa rządząca prowadzi. I pewno wielu z was się pod tymi działaniami, tym 500 plus podpisało. Wielu kwestionuje wszechobecne kłamstwo, manipulacje i odpychanie tych, którzy nie są znani. Czy tak było w poprzedniej ekipie? Nie. Ci, co dzisiaj, można powiedzieć, są głosem rządzący, mogli to swoje poczucie podmiotowości realizować w większym stopniu i to i dzisiaj. Trzeba to skorygować. Jeśli ten rząd chce mieć w dłuższym okresie czasu możliwość realizowania programu, musi uwzględnić, że jest część osób, które inaczej patrzą na problem zwiększenia wolności osobistej, na wolność artystów, na wolność organizacji pozarządowych, na kwestie chociażby związane z partycypacją społeczną. Bo pojawia się pytanie generalnie, czego oczekujemy? Jeśli mieszkamy tu i teraz, w Lublinie, w regionie lubelskim, w Polsce, to oczekujemy tego tlenu do tej działalności, którą chcecie. W sensie zawodowym, czy w sensie swojej pasji kontynuować. I stąd, jeśli na tę wolność spoglądać po stronę dzisiejszych uwarunkowań, to uważam, że receptą na nią jest, czy na jej osiąganie, ale również i na upominanie się o nią, jest stworzenie płaszczyzny, czy platformy, czy obszaru do tej aktywności w każdym wymiarze, w którym my ją mamy, artystycznym, czy w społecznym, czy również w kontekście łączenia jednego z drugim. Jeśli my tworzymy taką przestrzeń w Lublinie, to nie z myślą o tym, że budujemy ją dla tych, którzy nas popierają. Nie, budujemy ją dla wszystkich. Nikt się nie pyta, czy jesteś z Platformy, PiS-u, PSL-u, czy skądś tam jeszcze. To nie jest istotne. Istotne jest, czy w tej przestrzeni miasta masz możliwość budowania poprzez swoją aktywność tej wartości dodanej dla siebie, dla rodziny, dla znajomych, dla środowiska, czy dla całego miasta. I naszym celem jest tworzenie tej przestrzeni dla wszystkich. I chciałbym, żeby na to spoglądać również w kontekście całego kraju. A to jest nasza Polska. Jednocześnie musimy szanować, powinniśmy szanować werdykt demokratycznego wyboru. I chcemy, żeby ci, którzy wygrali, czy dziś, czy jutro inni, szanowali nasze poczucie podmiotowości i wolności, które sobie nosimy. Tu jest problem. Nie chcemy powtarzać tych błędów, które były w 20-lecie międzywojennym. My dzisiaj tworzymy pewien mit, który oczywiście w podejściach historii jest trochę odprowadzany, czy może inaczej, jest pokazywana ta sytuacja
jako niezwykle skomplikowana i społecznie, politycznie, również w kontekście tych pęknych konfliktów. Te dramatyczne sytuacje lat 30. by się nie powtórzyły. Tylko to były codziennie wielkie wojny. Może ci młodzi ludzie, czy w ogóle obywatele w tamtym okresie świadomości jeszcze takiej nie mieli. My dzisiaj historycznie wiemy, że przychodziła ta wojna z takim kataklizmem, którego nikt sobie nie był w stanie wyobrazić. Ale patrzymy na 20-lecie w kontekście przede wszystkim tego pokolenia, które rozpoczynało walkę o niepodległą, odzyskało ją, tworzyło. Każdy organizował się w tej przestrzeni, w której funkcjonował. I chcemy mówić o tych postaciach, osobach, którym zawdzięczamy wolność, zawdzięczamy niepodległość. Chcemy mówić również dzisiaj, w kontekście tego, co się stało w latach 80. i strajków lipcowych, tej walki o Polskę w takim rozumieniu. Tu się z panem zgadzam, jakie mogliśmy spotkać o strajkujących robotników. Oni chcieli tej równości, oni chcieli tej podmiotowości i godności. Czy dzisiaj byśmy się pod tym nie podpisali? Podpisalibyśmy się. To są nasze korzenie. I to jest rzecz istotna i ważna, żebyśmy dzisiaj takie korzenie również mieli w tym, co aktualnie robimy. Chociażby poprzez taką swoją aktywę społeczną. Ciąg dalszy, zapewne dyskusji jeszcze będzie można podnieść. Dla mnie wolność to móc realizować nie tylko oczywiście dla siebie, ale i dla otoczenia społecznego. To, co tą wspólną wartością podaną jest w mieście, w regionie. Panie prezydencie, to od razu proszę zachodzić, szczegółowo drugą rundę zaczniemy. Tu chciałem zapytać o jak powinien w takim razie wyglądać, jakie siły mają szansę zbudować model reprezentacji, też wykonania polityki, podejmowania decyzji, no, który tutaj spróbowałby jakby włączyć te już cząstkowo wyrażone marzenia, chociażby to, o którym mówiła pani Klaudia, o tym konieczności włączenia młodych ludzi, no, którzy po raz pierwszy w historii systemu demokratycznego są w dosyć nieciekawej kondycji po prostu względów demokratycznych. Ich jest mniej niż starszych. Znaczy w zwykłej grze demokratycznej dzisiaj młodzi ludzie nie mają szans z naszymi pokoleniami. Po prostu nie będą mieli tyle głosów, by swoje marzenie móc przeforsować w stosunku do potrzeb starzejącego się społeczeństwa, które będzie po prostu walczyło o zasoby dla siebie. Co wiemy, jak się może skończyć. To znaczy w momencie, kiedy brakuje głosu w przestrzeni publicznej, pojawia się przemoc, czyli pokusa sięgnięcia po przemoc. Być może część poparcia do niektórych partii w tej chwili jest już wyrazem, prawda, głosowania na tych, którzy obiecują drogę na skrót. Jak możemy sobie z tym poradzić? Na jakim poziomie? Krajowym, samorządowym, właśnie na przykład jak w mieście możemy na poziomie miasta rozwiązać ten problem, wyłączać marzenia, które przeczytała pani Klaudia. Do tego, o czym pani mówiła, mogę się tylko dołączyć, zanim odpowie na to pytanie, jeszcze w tym kontekście. Bo to jest trochę też nasz wyrzut sumienia. Skoro potrzebne są organizacje pozarządowe, żeby wykreować taką refleksję młodych ludzi, to znaczy, że nasz program edukacyjny jest tutaj niewystarczający. Ja odwołam się do innego doświadczenia. Jest również realizowany taki program, gdzie podstawowe prawa zapisane w Konstytucji w trakcie rozmów młodych ludzi z prawnikami, aktywnymi prawnikami w różnych zawodach prawniczych, można definiować, ale definiować nie w taki suchy sposób zapisany w Konstytucji, tylko pokazując, jakie to ma znaczenie dla każdego z nas. Nagle się okazuje, że zainteresowanie tych młodych ludzi jest przeogromne. Co dowodzi, generalnie rzecz biorąc, że źle kształcimy, źle edukujemy, brakuje nam w programach miejsca na taką rozmowę. A z drugiej strony robimy dużo, żeby w szkołach tworzyć tę przestrzeń przyjazną dla uczniom, czy dla ich aspiracji, pasji. Wydaje mi się, że tu miejsce dla wszystkich jest. Ja dużą wagę przykładam do tej aktywności w różnych organizacjach pozarządowych, do tej aktywności społecznej, bo tam się nie tylko szybciej uczymy, ale również nabieramy przekonania i również słowo może uczymy, jeszcze raz użyję, o potrzebie takiej współodpowiedzialności wzajemnej. I teraz być może odpowiedzią na to, co jest dzisiaj też tematem tej debaty, to jest
nie wiem, kto użył tego określenia, demokratyzacja demokracji. Akurat zbitek słów, który mi bardzo odpowiada, gdzieś to usłyszałem. Czyli spróbujmy spojrzeć na tę społeczność, w której żyjemy. Może to być miasto, które jest najprościej. Trudniej sobie wyobrazić to oczywiście w skali już regionu, jeszcze w skali kraju, ale spróbujmy na to spojrzeć. I na ile możemy ten system partycypacji społecznej pogłębiać, na ile możemy wciągać w tę współodpowiedzialność za to środowisko, w którym żyjemy, czy za miasto, za które chcemy odpowiadać. Na ile ta współodpowiedzialność generuje również tę umiejętność budowania kompromisów wokół programów, które możemy realizować. Proszę Państwa, za rok są wybory samorządowe. Mamy sytuację generalnie taką, że dzisiaj spoglądacie często w kategoriach oni coś robią. Jacy robią? Wybieramy naszych przedstawicieli. Jeśli ta demokracja przedstawicielska waszym zdaniem nie daje tych efektów, to teraz pomyślcie, czytając ordynację i mechanizm liczenia głosów, jak i swoje przedstawicieli. Dzisiaj mówimy o partycypacji społecznej, ale tu właśnie o to poprosiłem, żebyście podnieśli rękę, ile osób z was jest na swój sposób zaangażowanych w tę partycypację. Więc to jest odpowiedź. Starajmy się ten proces pogłębiać, tworząc oczywiście również narzędzia. My mamy dzisiaj sytuację, w której prawo też jest archaiczne w tym zakresie. Ono jest niewystarczające do tego, żeby dać narzędzia społeczności lokalnej do domagania się czy do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji. Trzeba zmienić prawo samorządowe. Był pomysł, wystartował z nim prezydent Komorowski z ustawą o konsultacjach społecznych, ale zapisy były tak skomplikowane i niekiedy trudno do zaakceptowania z racji porządku prawnego, ale również jakiegoś sprawnego zarządzania, bo tam budżet trzeba było przyjmować niemalże referendum, to jest oczywiście absurd. Trzeba gdzieś widzieć skutki tego typu zapisów ustawowych. I przestano o tym rozmawiać. A szkoda, bo do tej pory mieliśmy dobrą ustawę, która o przyrządowanie właśnie do takiej aktywności by tworzyła. A teraz, czy w skali kraju takie poczucie podmiotowości można wykreować, uczestnicząc w życiu politycznym? Partii politycznych, czy systemu partii politycznych tak bardzo nie zmienimy. Szybciej się ludzie będą zmieniać w tych partiach, niż ten mechanizm wyboru oparty o partii politycznej. I w związku z powyższym jedyne, co można w tym momencie robić, to wpływać jednak w poszczególnych ugrupowaniach politycznych na drugą zmianę personalną. Czyli niech to będą ludzie, którzy będą rozumieć nasze potrzeby, czy którzy się czują spodziewani również za nas, mimo że jesteśmy poza strukturami partyjnymi. Akurat w partii rządzącej byli początkowo ludzie, którzy tworzyli chociażby struktury Młodej Polski, programu, z którym nie zawsze wielu się zgadzało. Dzisiaj muszę powiedzieć, że to środowisko, gdyby było w PiS-ie, tworzyłoby pewne poczucie bezpieczeństwa dla tych, którzy są obok tych struktur politycznych. Zapewne to samo można powiedzieć o poprzednio rządzących partiach. Gdyby w tej różnorodności poglądów, wartości, które wyznajemy, udało się wykreować taką samą strukturę w każdej partii, to ta wrażliwość na potrzeby byłaby dużo większa. Ale tak nie jest. Stąd opowiadam się za takim trochę procesem oddolnej demokratyzacji, czyli budowania tej aktywności społecznej. Dziękuję. To w takim razie poproszę panią Klaudię Wyszepływa się o dopowiedź, bo przeczytałem pani marzenia, czy też właśnie w pani kontaktach z młodymi ludźmi, gdzie z tymi młodzieżeniami idą też jakieś oczekiwania, roszczenia, sformułowania czy postulaty, jakaś wizja, w jaki sposób te marzenia mogłyby być inaczej niż tylko napisane na kartce, prawda, realizowane. Czy jest jakaś aspiracja na przykład polityczna, może społeczna, niekoniecznie polityczna rozumiana jako walka o władzę do systemu partyjnego, który, bo to rzeczywiście może wszelkich marzeń się pozbyć, jak się słyszy o systemie partyjnym, ale można w innych przestrzeniach być może. Tylko jak jest pani doświadczenie? Moje doświadczenie z młodzieżą jest takie, że jak idę na przykład prowadzić warsztaty do szkoły, to na początku ta młodzież mnie tak traktuje, aha, no przyszła jakaś pani, będzie nam mówić, co my tu mamy robić, żeby się dobrze traktować. Ale na początku określamy sobie taki kontrakt i też ja robię tak, żeby po prostu ta młodzież czuła, że my się będziemy traktować po partnersku, tak? Żeby żadnej wyższości, żeby wiedzieli, że oni też to, co powiedzą, ja tego nie oceniam, czy to jest dobre, czy to jest złe, to po prostu pochodzi z ich
wiedzieć wszystko i po prostu to jest też poddane dyskusji nieraz, tak, że dyskutujemy, a dlaczego tak, a dlaczego nie, ale wydaje mi się, że ta młodzież potrzebuje takiego równego traktowania partnerskiego i przede wszystkim dialogu, a dialog w szkołach ze strony nauczycieli i nauczycielek nie jest czymś częstym, co spotykamy na co dzień. A proszę powiedzieć, czy dostrzega Pani, jeżeli nie w całości, to w części, znaczy taką chęć no, również walki o to, prawda? Nie tylko rezygnacji, czy właśnie ograniczenia jakby na sformułowania, prawda? I jakiejś frustracji, tylko też na gotowość właśnie organizowania się, prawda? Jakąś strukturę, która mogła mieć nacisk nawet na poziomie szkoły, czy może też w przestrzeni, która nie istnieje. W szkołach, w sumie, w których pracowałam, to w większości były jakieś szkolne koła, które się tym zajmowały, czy to był szkolny klub PCK, czy jakieś inne, no nie wiem, kluby. I po prostu ta młodzież się tam gromadziła, bo miała po prostu chęć zrobienia czegoś, tak? Wspólnie zrobienia po prostu czegoś, nie wiem, czy dla siebie, czy dla szkoły, czy po prostu też dla innych osób. I wydaje mi się, że młodzi ludzie jednak tego potrzebują, żeby się zbierać właśnie z podobnymi poglądami, tak, i robić coś działać, ale też nie zawsze mają to umożliwione. Dopytywamy się tego, że też taka jest intuicja przy naszym Forum Przyszłości Kultury. My zapraszamy na nie, znaczy odchodzimy od takiej formuły, która ma być spotkaniem środowisk artystów i tradycyjnie rozumianych ludzi kultury, tylko zapraszamy przedstawicieli różnych ruchów społecznych, od środowisk feministycznych przez ekologiczne po LGBT, jakby z takim przekonaniem, że tam się właśnie poza tym tradycyjnie zdefiniowanym też przez pana prezydenta systemem partyjnym, który jest jaki jest, ale też widzimy, że ma problem z reprezentowaniem całej różnorodności, roszczeń, potrzeb różnicującego się społeczeństwa, że właśnie w tych ruchach są jakieś nowe intuicje, nowe oczekiwania, też nowe sposoby komunikowania tych oczekiwań, że po prostu razem być może właśnie wspólnie będziemy w stanie wykreować jakąś taką przyszłą czy podstawę przyszłej kultury politycznej, która byłaby bardziej otwarta na gotowość nie wykluczania na starcie tego, co jest niewygodne, tylko raczej mierzenia się, prawda, z roszczeniami. Zgłosiłem pytanie do pani Henryki Strojnowskiej. Pani wspomniała o tej Rzeczpospolitej obojga płci. Myśmy w zeszłym roku, tak, i to troszeczkę pytanie jeszcze można powiedzieć nawiązujące do debaty z zeszłego roku, zastanawialiśmy się, jak mówimy właśnie nawiązując do 18 roku, tam dwie kategorie kluczowe się pojawiły. Z jednej strony państwo, po co państwo, no i w wizji Daszyńskiego, czy w ogóle PPS-u, państwo nie było celem samym sobie, tylko zmianowane do realizacji celu społecznego, naprawdę. No i drugie pytanie było naród. Jaki naród? Dlatego wizja, czyli jak z ludu, który przechodził wtedy ze wsi do miast, prawda, w tym procesie zmiany robotniczej, jak będzie wyglądał naród, czy będzie właśnie taki jak z wizji Romana Dmowskiego, oparty na idei solidaryzmu i ekskluzywizmu etnicznego, czy właśnie taki jak Daszyńskiego. Pytanie, czy jakby dzisiaj, jakbyśmy te pytanie zadali w dzisiejszym kontekście, to właśnie, czy ciągle państwo jest tym instrumentem, czy widzi pani jakąś siłę polityczną taką, która, nie wiem, właśnie być może kobiety jako tą awangardę, która mogłaby te marzenie jakby wprowadzić w proces polityczny i nadać mu wiarygodności? Ja bym określiła kilka grup, które zostały jakby tutaj, można powiedzieć, nie można użyć takiego słowa, skrzywdzone, czy niedocenione, czy właśnie pominięte przez te wszystkie lata od tego 89 roku. I na pewno tutaj już była mowa i pani przede mną, młodzi ludzie, tak? Młodzi ludzie, możemy określić to, że ci ludzie, którzy są w szkole, ale też na studiach i ci po studiach. I moglibyśmy tutaj o tym mówić. Druga dla mnie grupa to są kobiety. Trzecia grupa, bym powiedziała, ludzie starzy. I czwartą grupę bym wymieniła LGBT. To są te grupy, które moim zdaniem są zepchnięte, nie mają reprezentacji, być może czasem się o to dobijają, próbują, natomiast nie mają. I nawet z tego właśnie programu, który tutaj wynika, jakie będą obchody tego Święta Niepodległości w Lublinie, widać to wyraźnie. Dla mnie to bardzo wyraźnie, dlatego że kobiety
zostały wspomniane na marginesie trzy razy gdzieś tam przypadkiem i chciałabym jakby przy tej okazji powiedzieć, że przewidując to, że będzie taka sytuacja, to środowiska właśnie wszystkie, które uważają się w Lublinie za te, które chcą podnosić jakby uczestnictwo w demokracji wszystkich grup, właśnie tych, które są dyskryminowane w systemie politycznym, w reprezentacji. No przecież wystarczy popatrzeć w Lublinie na wszystkie ciała, które rządzą. Zobaczmy, kto tam jest. Można powiedzieć, z grup czasami mężczyźni, tak? I teraz, jeżeli chcemy prawdziwie chociażby zrobić, nie zmienimy może w tym momencie systemu politycznego, ale są obchody stulecia i nie padło tutaj w tym programie to, że to jest również stulecie bardzo mocno powiedziane i to powinniśmy akcentować, właśnie zdobycia przez Polki tych praw wyborczych i co się wtedy stało i do czego myśmy po 100 latach, gdzie jesteśmy i co my robimy i w jakim momencie te kobiety my jesteśmy. Dlatego kilka organizacji, które na razie nazwaliśmy, bo to w tym również się znaleźli mężczyźni, przeczytam, ponieważ to jest na razie właśnie też taki początek, będziemy to jakoś medialnie nagłaśniać, ogłaszać, ale chcę powiedzieć, inicjatywa stulecia głosu Polek i mężczyzn 2018. Tu się znalazła i organizacja Homofaber i są te partie, które widzą ten temat, czyli partia Razem, jest partia Nowoczesna, jest Kongres Kobiet, jest Historyczna Fundacja, są wszystkie te, które reprezentują protest, czarny protest. Staram się być otwarci na to, żeby to stulecie nie tylko było stuleciem właśnie wolności, ale również równości. I ja uważam, że właśnie na pewno kobiety już są w takim momencie w Polsce, na pewno nie wszystkie, bo to jest bardzo trudny proces. To jest, jakbyśmy tak popatrzyli na tysiąclecie Polski i stulecie praw kobiet, no to po prostu aż smutno, prawda, aż przykro. Chociaż Polki świetnie zaczęły, bo rzeczywiście ten 18 rok był wyprzedzający w stosunku do wielu krajów w Europie. Ale teraz, jak popatrzymy, co na przykład jest w Szwecji, w krajach skandynawskich, gdzie w Szwecji w 1921 roku dopiero dostały kobiety właśnie prawa wyborcze, to my jesteśmy daleko w tyle. W Szwecji we wszystkich ciałach reprezentacyjnych, obojętnie jakiego szczebla, kobiety praktycznie mają 50% udziału w tych ciałach, gdzie się podejmuje zasadnicze decyzje dla kraju, dla gminy, dla miasta, wszędzie, a nawet do Europarlamentu mają reprezentację 57%. Więc, a my gdzie jesteśmy? My musimy walczyć o podstawowe jakby prawa. No i teraz ja sobie wyobrażam właśnie tą Polskę, ale warunek jest taki, obojga płci, warunek jest taki, żebyśmy nie czekali na to, że system polityczny zostanie zmieniony, ale przy takich okazjach, chociażby jak wszelkiego rodzaju konferencje, fora, spotkania medialne, nie było zestawu 100% panowie, tak? To można robić od zaraz. Jeżeli obchodzone jest 700-lecie miasta Lublina i partia Razem zwróciła uwagę na to, że w proszówce reklamującej nie znalazła się żadna kobieta. Jeżeli na cmentarzu na Lipowej jest Józefa Kunicka i Kunicki i brat, to o ulica Kunickiego jest w Lublinie, a o Józefie Kunickiej nic nie wiemy, chociaż trzy kadencje była radną miejską i ma wielkie zasługi. Więc ja chciałabym bardzo mocno to podkreślić, że wyobrażajmy sobie bardzo konkretnie tą przyszłą Polskę, niezależnie od tego, jak do niej dojdziemy. I ja sobie wyobrażam, że jednak będą podręczniki, w których będzie również na przykład ujęta historia historyczna. I że nie będzie to traktowane jako coś, co
kilku paniom się zachciało i chodzą sobie na spacery historyczne, tylko że podręcznik w szkole, książka będzie zawierała zarówno bohaterów kobiety, jak i mężczyzn, Polki i Polaków. I to możemy zrobić tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie możemy. Czy w instytucji jakiejś, w której działamy pozarządowej, czy jesteśmy prezydentem, burmistrzem czy radną i wyobrażam sobie kobietę, prezydentkę państwa naszego, która nie nazywa się Adrianna. Wyobrażam to sobie. Dziękuję bardzo. Janku, teraz chciałbym poprosić profesora na sobę, byśmy mogli, bo na razie byliśmy, zaczynamy ukonkretniać. Paradoksalnie chciałbym z tego konkretu wyjść na konkret, ale taki łączący nas, to zresztą pani profesor też zasygnalizowała, że jednak nie jesteśmy właśnie tą chatą z kraja wyizolowaną wyspą. Tą debatę, nasze marzenia musimy konfrontować z marzeniami niezgodnymi, żeby uratować świat. Mamy tę świadomość, że taka jest stawka. Nawet głowa Kościoła katolickiego po raz pierwszy w 2004 tej instytucji mówi o katastrofie nadchodzącej. Tego nie było. No, sprawa, jak to pan jeszcze dzisiaj, ale niemniej jednak z pozycji papieża. Więc jak pogodzić? Czy my w ogóle jesteśmy w stanie? Czy mamy język, nie tylko do mówienia o marzeniu, które mogłoby ziścić się politycznie, ale też było, nie było anachroniczne na starcie, tylko się jakoś nawiązywało do tego, czym mówi się do Europy i szerzej. Nigdy w historii naszego państwa, można powiedzieć, nie mieliśmy takich wspaniałych możliwości w
wysłanie naszych, dzieci naszych elit gdziekolwiek. Dlatego, że to jest możliwość, znowu można powiedzieć, to są ci, którzy prawdziwie mogą skorzystać z wolności. Rzeczywiście mogą pojechać z wideo w dowolnym miejscu na świecie. Że tylko, że to polskiej elit, reszta tego tak? I teraz nie chcę przytajować takich zainteresowanych badań socjologicznych, żeby pytać Państwa, kto tam co i podnosić ręce, ale wydaje mi się, że więcej z nas ma doświadczenie takie, że coś w życiu widzi, że jest poza jego jej zasięgiem, ze względu na to, że w określonym miejscu się urodziliśmy, prowadziliśmy i tak dalej, niż na przykład takie, że w ciągu ostatnich 2 lat nasza wolność została bezpośrednio ograniczona. Czy było coś takiego, co robiliśmy przez cały czas, jak rządziło go, i nagle tego nie możemy robić, tak? Bezpośrednio. Nie mówię o zagrożeniu, które może być w przyszłości, czy możliwe scenariusze, tylko o konkretnym doświadczeniu. I tu wydaje mi się, w tym doświadczeniu właśnie braku szans wynikających z urodzenia się w określonym miejscu. Tutaj jest właśnie to położenie klasowe, podziały klasowe, które uwidaczniają się w naszym świecie przeżywanym, w naszym życiu codziennym. I moim zdaniem o takich podziałach jak najbardziej powinniśmy mówić, budować politykę jak najbardziej można na takich podziałach. To są podziały właściwe dla nowoczesnych społeczeństw. Nowoczesne społeczeństwa, nowoczesne w sensie nowoczesności kapitalistycznej są podzielone klasowo. I jeżeli tego podziału nie wydobędziemy i nie ujawnimy go, to będziemy cały czas skazani na przeskakiwanie przez tak od jednego do drugiego takiego właśnie podziału retorycznie może chwilowo-atrakcyjnego, właśnie 2 narody, 2 Polski i tak dalej, ale ponieważ on nie odnosi się do faktycznej sytuacji społecznej, to on nie jest szczególnie ciekawy jako podstawa do działania, zwłaszcza działania politycznego. Dziękuję bardzo. Jeszcze Pani Profesor, chciałem poprosić zaraz już też Państwa włączyć do dyskusji, ale byliśmy razem jeszcze w Rzeszynie i chyba na tej debacie też Pani była, kiedy Daniel Van Rijsbroek opowiadał też między innymi o Europie, ale ja też pytałem o jego książkę o niedziałającej demokracji, prawda, jego pomysłach. Znaczy, taka prośba właśnie pytanie, na ile mamy możliwość, konieczność nawet właśnie, no, prezydent mówił o demokratyzacji demokracji jako pewnym postulacie, ale teraz w jaki sposób to technicznie zrobić? Jak Pani sądzi, czy mamy możliwość wprowadzenia instytucji, chociażby takiej, jak mówił Rijsbroek, prawda? No to jest chociażby mechanizm losowania, który włącza, znaczy pomija niedoskonałość reprezentacji i włącza niejako, tak jak w Grecji było, prawda? Obywateli według uznania, że wszyscy są kompetentni do tego, żeby współtworzyć decyzje. A także wcześniej sobie to zanotowałam, zanim pan profesor powiedział. To
zagadnienie w tym zbiorze wartości jest solidarność społeczna, współodczuwanie, zaufanie społeczne i relacje społeczne, współodpowiedzialność, partnerstwo, dialog. Wszystkie te cechy opisują także dojrzałą demokrację w relacjach społecznych. Jeszcze innym zagadnieniem związanym z tą próbą scalenia, zasuwania podziałów, z tym pytaniem, czy inna Rzeczpospolita jest możliwa, jest potrzebna, jest konieczna. Tylko co wstawimy zamiast określenia inna? Inna, czyli jaka? Więc może solidarna, może braterska, właśnie ta oparta na zaufaniu społecznym. Chciałam zwrócić uwagę na to, że zwykle społeczeństwa potrzebują jakiegoś mitu założycielskiego, który konstytuuje otwarcie pewnej epoki, konstytuuje ten element otwartości czegoś nowego. Więc czy jest w Polsce jakiś mit założycielski, który moglibyśmy postawić jako rozpoczęcie debaty, troski o inną Rzeczpospolitą? Czy jest? Czy mit solidarności, tej pierwszej solidarności, jest jeszcze przydatny? Otóż ja uważam, że jest przydatny i że do tego należałoby sięgnąć. Jest on w zasięgu, w pośrodku drogi tych, którzy uczestniczyli w tym roku, którzy pamiętają. Jest też w narracjach domowych. Jest zatem narracja i pamięci młodych ludzi, studentów i młodszych, ponieważ jest jakimś rodzajem doświadczenia, które wytwarza rodzaj wspólnoty, taki rodzaj jakiejś pamięci wspólnej, pamięci narodowej, powiedziałabym. Więc inna Rzeczpospolita, to dla mnie Rzeczpospolita solidarna, braterska i nie jest możliwa, nie zakładajmy, że w formie sugestii przypuszczenia, tylko w ostrych kwantyfikatorach jest konieczna, jest niezbędna, ponieważ w tej atrofii na razie, w którym teraz funkcjonujemy, w narzekaniu na wzajemnym, na polityków, gubi się cała wartość społeczna, gubi się właśnie ten wigor, ta aktywność społeczna, ta aktywność oddolna. Tu trzeba pobudzać, prawda? To są pan Wezyra. Wdrażać takie mechanizmy, które by na bazie mitu, nawet nieuświadomionego, ale jednak, pobudzały ludzi do działania, przypominały o tych wartościach. Dziękuję bardzo. To dobry punkt wyjścia do zaproszenia Państwa. Już nie z pytaniem, ale stwierdzeniem, że jest potrzebna. Jak Państwo macie ten temat, pomysły, wyobrażenia, zapraszam. Albo też pytania, lub komentarze do tego, co zostało powiedziane. To jest ten moment, bo potem jeszcze będziemy podsumowywać, ale dajmy szansę. Ja dzisiaj jestem tak dobrze przygotowana, bo miałam wykład o tygodniku Polityka, więc pewien cytat z tego tygodnika i właściwie chyba bez komentarza. Otóż dokładnie w numerze 24 z 12 czerwca 1993 roku profesor Andrzej Karlicki opublikował w Polityce taki artykuł pod tytułem Wartości republikańskie. Ja tylko wymienię te wartości, które pan profesor zaliczył do tych wartości. Zasady suwerenności społeczeństwa obywatelskiego, demokratyczny podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, system parlamentarny jako podstawę ładu demokratycznego, zasadę, że państwo demokratyczne to państwo prawa, zasadę oddzielenia kościoła od państwa, zasadę bezpłatnej oświaty, dostęp do informacji i prawo swobodnego wyrażania opinii, a także otwarcie na innych. Rok 1993. Dziękuję bardzo. Myślę, że jeszcze wtedy nie pracowałem w ogóle. Bardzo proszę. Dzień dobry. Ja chciałabym, żebyście się Państwo odnieśli, bo mi zafrapowała kwestia sił kobiet. Co Państwo rozumieją pod tym pojęciem? Ponieważ nie mam takie poczucie, że w Polsce faktycznie w tym momencie jest
Wtedy tutaj pani Dominika Stępowska powiedziała wkład kobiet, czyli te herstorie, żeńskie końcówki zawodów oraz chociażby prawa kobiet do samostanowienia o swoim ciele. Tutaj widzę większość osób studiujących to są kobiety. Ja mam takie doświadczenie, na przykład tak na oko widzę, mam takie doświadczenie, że gdzie nie pójdę, są kobiety. Kobiety się kształcą, szkolą, uczą, chodzą na warsztaty. Nie wiem, czy tutaj pani Klaudia Barysza-Kruba też potwierdzi, że w większości na warsztaty takie otwarte przychodzą kobiety, dziewczyny, dziewczynki. A i tak mimo wszystko to ostatnie słowo mają mężczyźni. I też mam taką refleksję na temat tego pierwszej publikacji dwujubileuszowego wydania, że dlaczego nie znalazły się kobiety? No dlatego, że to tworzyli mężczyźni. Skąd oni mają wiedzieć, że są jakieś kobiety? Jak oni patrzą na siebie, to widzą siebie nawzajem. I tutaj też jest powrót do tych historii. Zatem moje pytanie, co państwo rozumiecie pod pojęciem siły kobiet i kolejność odpowiedzi jest dowolna. Tylko zbierzemy, potem już razem też zapraszam. Czy ktoś jeszcze z państwa? O, już. Ja może bardziej refleksja, aniżeli pytanie, bo chcieliby podbić ten głos, ten duet, który pojawił, mianowicie wolności i równości, który jest dla mnie szalenie ważny i który myślę, że powinien wybrzmieć przy bardzo wielu okazjach. W moim poczuciu te dwie wartości jak najbardziej są, powinny i będą występować razem. Jeżeli tak się nie dzieje, to mam takie wrażenie, że jest to element takiej neoliberalnego dyskursu, a kiedy tak się nie dzieje, to mamy do czynienia z deviacjami, patologiami, z którymi mierzymy się współcześnie chociażby. I to, co padło wcześniej w wypowiedzi poprzedniczki z sali, też co było widoczne w wypowiedzi pani Klaudii Barysza-Rubaś na takim poziomie jakby elementarnym, operacyjnym pracy z konkretną grupą docelową, jest wyrazem pewnej agendy, którą realizują miasta. Ja też mam poczucie, że w tych procesach globalnych, krajowych, zmieniają się też jakby kluczowi gracze. Już w pewnej organizacji międzynarodowej, mniej państwa, ale właśnie metropolie czy też miasta są tymi podmiotami, które mogą konstytuować pewnego rodzaju przemiany. Żeby nie być gołosłowną, to chciałabym przywołać przykład Poznania, miasta, które realizuje agendę inkluzywności. Miasto, które realizuje agendę właśnie eksponowania grup, które dotychczas z różnych przesłanek były dyskryminowane i wyłączane. Będąc w tym roku w Poznaniu, chociażby na Marszu Równości, miałam okazję słuchać prezydenta Jacka Jaśkowiaka, który wyszedł i dołączył się z takim jakby, mogę to nazwać wrażliwym pragmatyzmem do przedsięwzięcia, jakim jest afirmacja i też eksponowanie praw człowieka, osób należących do mniejszości LGBT, ponieważ no, to, patrząc z punktu widzenia polityka, to jest jego potencjalny elektorat. I jednocześnie był tłumaczony w polskim języku migowym, czyli też jakby była ekspozycja tych grup, które z różnych względów nie mogą partycypować w kulturze czy innych sferach życia publicznego. I zmierzam do tego, że możliwe jest realizowanie agendy na poziomie miasta, która włącza różne grupy, właśnie kobiety, osoby reprezentujące mniejszości seksualne, osoby, które mają różnego rodzaju deficyty, ograniczoną sprawność czy narządów ruchu, czy jakichkolwiek innych jakby zasobów sensorycznych. No tylko, tak jak powiedziała moja przedmówczyni, chcę jakby tutaj ten głos wzmocnić, jeśli odniesiemy się do tego podziału, że płci, no to tutaj zastępca prezydenta mówił o tym, że składał podziękowania twórcom, wymieniając tylko mężczyzn, no bo z nimi współpracował, tak? No bardzo mi przykro, że nie padło żadne podziękowanie w stronę kobiety. Być może było tak, jak na okrągłym stole, że siedziały i robiły notatki, a panowie podejmowali decyzje. Więc nie ma do tego, że taka agenda jest możliwa, tylko po prostu trzeba rozszerzyć ten horyzont wrażliwości społecznej na inne grupy, które wychodzą chociażby poza tą neoliberalną narrację, która mówi o wolności, wspominięciu na przykład trudności czy innych komponentów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Więc wydaje mi się, że dużo złych rzeczy się teraz dzieje, ale jeśli dzieje się coś dobrego, to coś bardzo dobrego, to jest masowa
globalna emancypacja kobiet, która nie tylko następuje w Polsce, następuje też w świecie islamskim, następuje w Stanach Zjednoczonych. To jest coraz większa siła i to jest moim zdaniem naprawdę siła, co badanie Michała Budewicza, a propos dyskryminacji i postaw otwartych, dotyczące młodych ludzi. Znamy ten problem prawicowego skrętu młodzieży. Okazuje się, że jeżeli weźmiemy pod uwagę czynnik płciowy, genderowy, to ten zwrot na prawo dotyczy przede wszystkim chłopców, a nie dziewczyn. Jest naprawdę gigantyczna różnica w postawach, na przykład pytanie takie, czy zgodziłbyś się, albo zgodziłabyś się, żeby obok ciebie zamieszkał muzułmanin albo muzułmanka. Tego typu pytania, które wypadają otwartość, tolerację i akceptację dla inności. Różnica jest gigantyczna. Dlatego kobiety są o wiele bardziej otwarte, o wiele bardziej wspólnotowe, o wiele bardziej progresywne, tolerancyjne itd. Z tego powodu wydaje mi się, że ta siła kobiet to nie jest tylko siła kobiet zmieniania świata, tak żeby kobietom było lepiej, bo to oczywiście musi się wydarzyć bardzo dobrze, że te ruchy to robią, ale również zmienienia w ogóle świata na lepsze. Tak? Na, po prostu jakiegoś, to jest siła, która moim zdaniem może nam dać w ogóle lepszy świat, lepszą politykę, lepsze społeczeństwo. Nie tylko te korektę i naprawdę jest to coś, jeżeli jest jakiś pozytyw, to jest to. Dziękuję bardzo. Pani profesor? Jestem pamięcią pytania się. Tak, o siłę kobiet. No właśnie. Potwierdzam. Mnie się wydaje, że rzeczywiście jest taki czas emancypacji kobiet, bardzo widocznego ruchu, w którym, widocznego ruchu aktywności kobiet w różnych miejscach. I to oznacza dla mnie tyle, że pewne szklone sufity, by posłużyć się taką kategorią, zostały już zniwelowane, że ich już nie ma. Że pojawiły się także, lub są znacznie osłabiane, tak, oraz że kobiety stanowią środowiska wspierające się. To znaczy, myślę, że trzeba walczyć z takim myśleniem, że kobiety są przeciwko sobie w działaniu. Otóż nie są. Siłą kobiet jest działanie wspólnotowe i wspieranie się wzajemnie. Także właśnie postrzeganie problemu w takiej perspektywie dobra wspólnego. Mnie się wydaje, że teraz jest czas na właśnie silne kobiety, które nie wykonują na sposób niczego nadzwyczajnego, ale poprzez swój styl zarządzania, właśnie charakteryzujący się empatią, współodczuwaniem społecznym, osiągają sukcesy, zajmują stanowiska. Dziękuję bardzo. Pani Bystrzanowska? Siła kobiet. Ja bym powiedziała bardzo tutaj tak konkretnie. Chcę pani powiedzieć, że w pierwszym Sejmie, prawda, w Polsce, kiedy były kobiety, czyli pierwsze 5 kobiet, później jeszcze 3 dołączyły, one wszystkie miały świetne wykształcenie, przynajmniej średnie, wyższe też. Na tamte czasy to była naprawdę rewolucja. Natomiast przeciętny poseł, mężczyzna, nie miał nawet wykształcenia elementarnego. Mimo to wiemy, jaka była proporcja. I dzisiaj jest to samo. Statystyki mówią, że kobiety są dużo bardziej... To nie jest też, nie chcę się odnosić, bo nie mam przed sobą tych konkretnych danych, ale absolutnie od wielu lat kobiety są lepiej wykształcone i przygotowane. Na wszystkie warsztaty chodzą, na zajęcia chodzą. I co z tego mamy, tak? Bo chciałaby pani powiedzieć, że w zasadzie, no to dlaczego nas nie ma tam, gdzie powinnyśmy być? Bo jeżeli jednak popatrzymy na historię i na te nasze polskie 100 lat, do tych tysiąca lat, gdzie faceci byli i cały czas, a nas w przestrzeni publicznej nie było, to my mamy gdzieś tam w tyle głowy, czy bardzo konkretnie przekazane, czy nie, czy tylko intuicyjnie, że my musimy się tak wykształcić, żeby ci faceci w końcu ich zepchnąć, bo nie chcą nas puścić. Nie liczy się wiedza, liczy się płeć. Nadal tak jest. Nadal tak jest, że płeć się liczy, czyli facet się liczy. W bardzo wielu obszarach. No i ja myślę, że jednak rzeczywiście ta rewolucja, bym w cudzysłowie nazwała, ponieważ Polska to dotknęło, że kobiety świetnie zaczęły, a później z powodów również historycznych, tego co w naszym kraju się działo, nie było u nas prawdziwych tych fali feminizmu, które były na całym świecie i gdzie kobiety jakby miały szansę pewne tematy przerobić i umocnić się. I my po 1989 roku
tak jakby chciałyśmy wszystko naraz, zostałyśmy zupełnie zepchnięte i teraz próbujemy to nadrobić. Ponieważ na świecie jest sprzyjająca atmosfera, więc nam się też zaczyna to udawać, chociaż w perspektywie tej dzisiejszej na pewno mamy poczucie, że przegrywamy, tak? Bo to, co się w ciągu ostatnich 2 lat dzieje, to jest spychanie kobiet w różnych tematach, nie będziemy tu dzisiaj już, prawda, wymieniać. Ale chcę powiedzieć, że my, że to przygotowanie, to kształcenie się musi się przełożyć w jakimś momencie. Chciałabym, żeby jak najszybciej, ale nie wiem, kogo, którego pokolenia będzie to naprawdę dotyczyło, że kobiety, tak jak na przykład tej Szwecji, będziemy po prostu normalnie funkcjonować. Więc no życzę nam wszystkim tego. Natomiast drugi ten, który pan tutaj z tymi widmami, to ja bym tylko właśnie chciała dodać, czy podkreślić, bo ja to powiedziałam, ale ja osobiście uważam, że nawet jeżeli będziemy stawiać wspaniałe propozycje, jak Polska powinna wyglądać właśnie solidarnie, wszystkie elementy brać, te pozytywne, czy z republiki, z liberalizmu również, bo bym broniła, zresztą liberalizmu już nie ma na to czasu, bo nie jest taki paskudny, jak jest przedstawiany, ale chciałam powiedzieć, że u nas, oprócz tego, co się na świecie dzieje, to mamy właśnie ten problem nieprzerobienia tych tematów naszych, narodowych. I ja bym bardzo chciała, żeby właśnie pan redaktor to ujął jako, to nie jest kwestia Lublina i naszej dyskusji skromnej, mimo wszystko lokalnej, ale właśnie tej rozmowy na poziomie ogólnopolskim, ale rozmowy, która, jak powiedziałam, będzie bolesna, czyli to, do czego się pan odniósł, że w końcu przerobimy, nakrzyczymy, ale powiemy, co robiliśmy źle, co robimy źle, co nam nie wychodzi, jacy jesteśmy paskudni, a nie tylko piękni i wspaniali, bo to jest nieprawda. Dziękuję bardzo. Pani Klaudia Wierzchowska, była podsumowanie ze swojej strony. Tak, ale chciałam się jeszcze odnieść do tego, co tutaj pani Magda Łuczyn powiedziała. To kobiety mają siłę, kobiety mają moc, przede wszystkim kobiety mają sprawczość i tak naprawdę nawet te czarne protesty pokazały, że jeżeli dzieje się coś złego, to my potrafimy, my możemy zrobić, tak? Nawet pierwsza lubelska manifa pokazała to, że jeżeli odbyła się tutaj w Lublinie, tak, było około 500 osób, czyli te kobiety zorganizowały tą manifę, tak, zwołały ludzi, też mówiły o swoich postulatach, które są dla nich ważne. I wydaje mi się, że my się powinnyśmy jednoczyć wszystkie i promować przede wszystkim siostrzeństwo, czyli taką wzajemną pomoc, bo mimo wszystko występują jeszcze te podziały nawet w środowiskach tych równościowych, że aha, no tak, no ja tej nie lubię, to z tą nie będę współpracowała, a na tamtą ładniejszą to trzeba uważać, tak? Więc wydaje mi się, że te podziały powinniśmy przy takich trudnych sytuacjach schować w kieszeń i promować jednak to siostrzeństwo, żeby się wspierać wzajemnie. Ja chciałam przypomnieć, że 30 września było Forum Kobiet. Lublin inspiruje kobiety, kobiety inspirują Lublin. I to pokazało potencjał kobiet mieszkających w Lublinie, ale też potencjał twórczy, zawodowy kobiet, które przyjeżdżają do Lublina, bo miasto przyciąga, czyli ma też takie atrybuty swojej aktywności, działania w marketingu, że kobiety z różnych miast, z różnych państw, Japonii, z Niemiec, przyjeżdżają, żeby tutaj realizować swoje pasje, znajdują swoje miejsca. I to forum, to spotkanie przedstawicieli biznesu, medycyny, nauki, szeroko rozumianej aktywności artystycznej pokazało, że siła jest kobietą. Dziękuję bardzo. Pani Klaudy, czy jeszcze coś? Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, w takim razie Państwa kolej. Pierwsze, powinniśmy zmierzać do takich rozwiązań, mówimy to o prawnych, ale również o takim modelu socjologicznym, by nie wykluczyć. Nie wykluczać tych, którzy w danym momencie, w wyniku wyborów demokratycznych, gdzieś znajdują się obok, żeby tworzyć te możliwości, o których tutaj wszyscy mówimy dla nich, w tym również do tego równouprawnienia. Po drugie, ja dziękuję za przytoczenie tutaj wartości, które profesor Kamiński wymienia, bo one są uniwersalne i właśnie dzisiaj są chyba niezwykle, jest niezwykle ważne, żeby je powtarzać. One zawierają kwintesencję tego, co powinno być w tym systemie demokratycznym. Wtedy nie będzie tego wykluczenia i wtedy również nie będzie
tej sytuacji zagrożenia, o którym mówimy. Ale patrząc na ten problem, który akcentują środowiska kobiet, wydaje mi się, że trzeba wrócić do tego, co było na początku lat 90., a zostało okrzyczane jako niemalże patologiczny system demokratyczny, mianowicie likwidacja progów w wyborach. Bo dzisiaj to, jeśli tak spojrzymy przez perspektywę tych ostatnich prawie 30 lat, to dzisiaj chyba w szczególności nam potrzebna jest tej różnorodności na każdym poziomie władz. Jeśli te progi będą takie, jakie są, to trzeba zapomnieć o możliwości realizacji tych programów, które z poszczególnych środowisk będą wychodziły. Bo oczywiście zawsze można mówić demokracja przedstawicielska, a tym naszym przedstawicielom przekazujemy do realizacji, a ci będą oczywiście mówili, tego się nie da, tego się nie da. Ale stwórzmy mechanizm, w którym da się dyskutować, da się kooperować. Każdy element programu, oczywiście jest to łatwe na poziomie gminy, trudniejsze przy parlamentarnej demokracji, ale tym niemniej uważam, że zabetonowanie organów władzy poprzez progi wyborcze jest niezwykle szkodliwe, będzie budowało tę frustrację, którą zresztą podkreślałem. To, że trzeba być przeciwko dyskryminacji, przeciwko nierównoprawnieniu, to jest oczywiste. Kwestia jeszcze jedna. Staramy się w Lublinie oczywiście dostrzegać aspiracje pani i daleki jestem od tego, żeby stwierdzić, że jest dobrze, ale na pewno nikogo nie wykluczamy i o pani Kunickiej i o wielu innych znakomitych mieszkankach Lublina w wystarczająco dużo informacji, w tym również bardzo dobre filmy zresztą zostały nakręcone. Tylko tyle, że trzeba upowszechnić te postaci i będziemy to oczywiście robili, ja to przyjmuję do siebie, że więcej powinniśmy im uwagi poświęcać. Natomiast dla mnie istotne jest, żeby to nie tylko było forum kobiet, żeby nie tylko incydentalnie podchodzić do tych problemów, które są ważne dla wielu środowisk, tylko próbować budować mechanizm. Pytanie jak? Musimy to zrobić poza ustawą, bo ustawa nie przewiduje pewnej formy przedstawicielstwa. Zastanówmy się. Być może będziemy mieli jakieś lubelskie rozwiązania, żeby te debaty, które się odbywają na forum kobiet, czy te debaty, które są w innych środowiskach, mogły być zaczynem budowania pewnego programu. Ja Państwu mogę zaproponować już chociażby jedną ważną debatę, czy całoroczną niemalże, bo będziemy dyskutowali nad strategią Lublin 2030. I już chociażby tutaj możemy podyskutować o wszystkim, o edukacji, o reprezentatywności, o inicjatywach lokalnych, czy też aktywności społecznej. A swoją drogą, jeśli popatrzymy na ten program, który będziemy jubileusz mieli w stulecie odzyskania niepodległości, jednocześnie mówić o wolności, to podobnie jak i przeciwne stulecie, mamy zarezerwowane środki na projekty zgłaszane i przez organizacje pozarządowe, instytucje, środowiska i osoby prywatne. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z takimi inicjatywami wychodzić. Również przy tym projekcie otworzone mamy ramki do wypełnienia poprzez pomysły różnych środowisk. Czekamy na te projekty. Dziękuję bardzo. W tym kwestii siły kobiet chciałem tylko jedną uwagę, że w tej, jak wydawało się, najbardziej tradycyjnej części społeczeństwa, czyli na wsi, kobiety 38% stanowisk są autystek, prawda? Czyli największy udział we władzach politycznych. Ale jest fakt, czyli tam gdzieś najbliżej. Wydawało mi się, że tam, gdzie jest najbliżej mieszkań. Nie, bo to jest ciekawe. To jest najgorsza robota i nie ma pieniędzy. No, ale myślę, że jeżeli to jednak na wsi przekonać do głosowania do siebie, no to jednak pokazuje zdolność przekonania do swoich jakby jednak wolałów. To są konkretne rzeczy, praca do się wykonania, która jest istotna z punktu widzenia. To nie jest robienie kanapy dla żniwiarzy, prawda? Organizowanie się wspólnoty, także to jest dosyć ciekawy trend i ono tak rzeczywiście narasta w ostatnich latach. Ale to tylko uwaga do tego pytania się kobiet, jak już nie będę funkcjonował ta debata, mimo że tak jak pani Henka Sens powiedział, że lokalna, to tematy, które poruszaliśmy są przynajmniej ogólnopolskie, jeżeli nie dalej idące i tutaj też tą debatę nagrywaliśmy, ona będzie dostępna dla wszystkich. Myślę, że jest inspirująca.
otwarcie, bez złotych ustalonego scenariusza porozmawiać i wszystko ponazywać, co trzeba, i się nie obrażać, tylko właśnie identyfikować to jako zadania do zrobienia, czyli wynikające i z ciężaru historii, i z ciężaru bieżącej chwili. Także mnie bardzo cieszy wynik tej dyskusji, mnóstwo inspirujących kwestii, które zresztą też będą relacjonowały naszą przyszłości kultury, bo tu parę takich ważnych zdań padło. Już nie będę dalej podsumowywał, bo już ponad 2 godziny tutaj rozmawiamy. Także dziękuję serdecznie Państwu za udział, Państwu za obecność, za pytania. Zapraszam na Forum Przyszłości Kultury 18-19 listopada w Warszawie w Teatrze Powszechnym. Jest strona internetowa, na której też są materiały rejestracji poprzednich, zapisy wideo poprzednich debat. To są teksty, które już powstają na